Witaj w kolejnym odcinku A Co My Tu Mamy, czyli na kanale, gdzie ja coś rozpakowuję, testuję to, a później ty to możesz wygrać. Dzisiaj imprezowe okulary, które przydadzą się na imprezę i nie tylko. Ale zanim o okularach, chciałem wam podziękować za coś, co jest w tej paczce, czyli już się pewnie większość z was domyśla, niektórzy widzieli na Instagramie, przyszedł do mnie srebrny przycisk YouTube'a. Za 100 tysięcy widzów, chociaż jest was już 300 tysięcy i oczywiście każdy z was przyczynił się do tego, każdy z was przyczynił się do tego, że ten przycisk otrzymałem. Tak jak napisałem na Instagramie, zastanawiam się, czego też wam nie dać. W końcu wszystko, co tu rozpakowujemy, jest do wygrania. To właśnie rozpakowałem. Poczekamy na jakiś dobry specjal. No chyba, że nie chcecie. Na Instagramie część osób pisało, że to bez sensu, żeby ktoś miał ten przycisk. Dlatego jak chcecie, napiszcie to w komentarzu. I teraz przechodzimy do imprezowych okularów. Jest paczka z Amazonu, standardowo, a co my tu mamy? Nazywają się Hemion. No to otwieramy, nie ma na co czekać, zobaczmy jak one wyglądają. Come on! Wyglądają trochę jak gogle narciarskie albo snowboardowe. O kurde, jakie grube! Czuję się jak jakiś Robocop. Co one robią, powiecie, zapytacie. Wyświetlają informacje, które chcecie. Są baterie, właśnie, tak myślałem, że potrzebne są baterie. Kurde, nie mam nożyka ze sobą. Druga po tej stronie. Dobra, tu nawet nie ma instrukcji obsługi. Wiecie? Ale tu serio nie ma Jest, power button. Jest, włączyły się. 38,6 stopnia? Niby gdzie? Kurczę, nie wiem, zastanawiam się, czy to będzie widać. Mamy tu aplikację Hemion. Musimy połączyć okulary. A, są już połączone, okej. I teraz możemy sobie wybrać, co chcemy, aby one wyświetlały. No muszę przyciemnić to światło, bo serio nie będziecie tego widzieć. Okulary z telefonem łączą się poprzez Bluetootha. Jak już je sparujemy, mamy do wyboru kilka opcji. Możemy wybrać tekst. Jak widzicie, wyświetla się cool. No i możemy tu wpisać cokolwiek. Może co my tu mamy? No co my tu mamy? Dobra, niech podskakuje. Kolejna opcja to tworzenie własnych obrazków. Wybierzmy i można tu namalować co tylko chcemy. Wiem, co większość z was namaluje, mając te okulary, więc spróbuję ja najpierw. Wyszedł siusiak. Idealny. Może to być trochę ciemniejszy kolor, jaśniejszy albo biały. Pięknie, ale ja mam talent do rysowania. Po prostu, ale wyszło dziadostwo. Możemy później zapisać albo po prostu skasować. Może lepiej to arcydzieło skasować. I teraz najlepsza opcja do słuchania muzyki, equalizer, czyli jak coś będzie grać, ale na razie nie gra, tylko potrzebna nam jeszcze muzyka. Teraz widzicie ruch przez to, że mikrofon wyłapuje moje mówienie. Raz. Ale puśćmy muzykę. Tu różne opcje. To na imprezę całkiem fajne. Zobaczcie, jak to z perspektywy mojej wygląda. Założę to, czy nie? Oddajcie. Dalej testujemy. I oprócz muzyki, ale to jest najfajniejsza opcja. To jest najfajniejsza. Kończymy z muzyką. Teraz możemy eksplorować to, co stworzyli inni. To, co narysowali inni. Już tu ładuję. Pokaż nam. Nie, nie wierzę. Troszkę się zabawimy w PewDiePie'a. 100% nazi. Nie zaplanowałem tego. Ale dobra, mamy do wyboru też bardziej pozytywnych bohaterów, jak Batman, oto i on. Superman, też pozytywny, lepszy niż nazi. O Jezu. O, to jest świetne. Prędkość, z jaką ma się to pojawiać. A teraz, zobaczcie, będzie powoli. Można tu znaleźć masę ciekawych obrazków. Każdy znajdzie coś dla siebie, nawet naziści. Chociaż naziści może nie, może lepiej nie. Pewnie zapytacie, ile kosztują takie okulary? $69. Okulary są dla imprezowiczów, ale też dla tych, którzy nie mają odwagi zagadać do dziewczyny. Sami możecie wpisać jakiś tekst na podryw. Hej, mała,
Nie wiem, czy to taki bardzo na podryw hejmała. Nigdy tak nie zagadałem do dziewczyny, ale może działa dzięki tym okularom, więc można tu wszystko wpisać. No i oczywiście najważniejszy tekst. Subskrybuj, który wyświetla się na okularach. To pierwszy krok, aby wygrać kolejne okulary, które oczywiście kupiłem dla jednego z Was. Co trzeba dalej zrobić, to w komentarzu napisać, jak lubicie imprezować. Domówki, imprezy na mieście, czy może telewizja, gry. Co lubicie? Napiszcie to w komentarzu. Możecie też zostawić lajka, będę za to ogromnie wdzięczny. A za tydzień wylosuję jedną osobę, która wygra te okulary. I teraz rozwiązanie konkursu z poprzedniego tygodnia, czyli PlayStation. A ten cały zestaw PlayStation plus VR wygrywa Cake Master Comments. Mam nadzieję, że uciekniesz od sąsiadki, zanurzając się w wirtualnej rzeczywistości. Zgłoś się do mnie na Facebooku, a co my tu mamy? Tam ustalimy, gdzie ci mam to wysłać. Jeżeli wy też chcecie wygrać, pamiętajcie, zasubskrybujcie, skomentujcie i dajcie łapkę w górę. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.